Szybko wygramy z Polską. Wygramy, co? Musimy. Musimy, a pytanie dla Manu, a ile bramek będziesz robił jutro do kasy? No, obojętno, może być i zero, jak wygrywamy ten mecz. Tak, da. Przepraszam, kielecki kibice, ale my musimy jutro wygrać i myślę, że jest to dla nas jeden wynik, co nam pasuje. Ale myślę, da będzie dobry mecz i da będzie dobra piłka ręczna jutro. Kiedy wyjeżdżają do Wrocławia? Ja wiem, że oni tego meczu nie odpuszczą. Wiadomo, mamy lepszą sytuację wyjściową niż oni, ale jakby mieli rzuty karne jakieś i mogli troszeczkę przestrzelić albo przymknąć oko na precyzję, to bylibyśmy bardzo wdzięczni. Dobre, a zawsze taki żarty muszę być, ale może być, że się nie ma jutro zaczyma ręka, nie nami, ale myślę, że jutro będzie dobra walka między dwa super zespola i najbardziej co myślę, że jutro wygrywa piłka ręczna i da będziemy grać i my i oni jeden super mecz i u tym czasu kto będzie lepiej, niech wygra. Znaczy, no na pewno wydaje mi się, że każda drużyna mamy swoje problemy zdrowotne, no większość chłopaków z nas gramy na jakieś tam leka w przeciwbólowych, niektórzy na większych, niektórzy na mniejszych. Wiadomo, to tutaj obecnie naszym problemem jest zdrowie Krzyśka, także miała Szybyk, tak, który tam bardziej zdrowotny, jakieś przeziębienie czy coś takiego, dokładnie nie wiem. I tutaj z tą prawą stroną mamy trochę problemy, ale mamy jeszcze, wiadomo, ponad 24 godziny. Mam nadzieję, że to wszystko zostanie porządnie wyleczone, doleczone i będą mogli nam pomóc. Tak, mogą mówić, że od razu jesteśmy bardzo zadowoleni tutaj. Tak, gra się fajna piłka ręczna, hala jest pełna, każdy mecz i dlatego gramy piłkę ręczną za tę atmosferę i da się czujemy bardzo dobrze na boisku. Znaczy, ja powiem tak, z każdym meczem mniej mnie boli, nic mi nie dolega, ale jest to zmęczenie, tak? Bo to jest normalne, jesteśmy już po 5 meczach, więc to normalne, że zmęczenie, ale na szczęście z każdym meczem o dziwo mniej mnie boli. No dobra, kieleckie kibice to jest coś inny poziom, ja mogę tak powiedzieć, tak, nasza hala jest co trochę dla nas specjalna, ale co Manu mówi wcześniej, cała organizacja, całe mistrzostwo jest na wysokim poziomie i myślę, że jest to super i dla Kielce i za polskie piłki ręczne bardzo ważny moment i trzymam kciuki, że do końca będzie to samo. No dokładnie, jakiś mam dobry kontakt z kibicami, próbuję, wiadomo, jakoś pozytywnie wpłynąć, żeby oni nam to też oddali w postaci dobrego dopingu, bo na pewno doping bardzo nam pomaga. Tak, oczywiście, że jest trochę pytania, ale nasz pierwszy cel jest tutaj piłka ręczna. Tak, rozmawialiśmy dużo o jakim innym rzeczy, ale oczywiście to możemy troszeczkę powiedzieć, gdzie jest jak fajno za szpacer, co oglądać i co do jedzenia i takie polskie specjalitety albo co takiego. Znaczy, na pewno jest to drużyna troszeczkę w przebudowie, tak? Bo zmiana nie tylko trenera, ale również całego, można powiedzieć, sztabu trenerskiego. I także widać od razu zmiany w zespole, dużo młodych, zdolnych zawodników, którzy na pewno potrafią grać na wysokim poziomie. Na pewno ciut lepiej, dziękuję, ale jeszcze nie jest tak, jakbym tego oczekiwał. Tak, teraz na mistrzostwo to dobrze ogląda, ale muszę mówić, że przed mistrzostwem mieliśmy dużo problemów, nie wiem, 5 albo 6 zawodników przyszło z tak niepoważnym kontuzjom, ale mali problema, nie trenowali po miesiąc albo więcej i to nam zrobiło dużo problemu w przygotowaniu tego mistrzostwa i trudno jest grać, kiedy masz takich problemów i nie możesz robić tak z wszystkimi zawodnicami na treningu. Na pewno jest kilka nowych twarzy, nowy trener, może troszeczkę inna myśl szkoleniowa, ale ci chłopacy, mimo tego, że są młodzi, to potrafią grać handball, pokazali na tych mistrzostwach, że grać naprawdę potrafią na wysokim poziomie, tego uważam, że jutrzejszy mecz będzie bardzo ciężki. Panie, na żywo nie, ale
dużo meczów oni grali, ostatni mecz na telewizji, tak da mogli smo duže oglądać. Polaci graju dobro mistrzostvo, graju dobře. Ok, mali jedan przypadek z Norvegami, ali ogólnie myślę, da zawodnici Kielca igraju najlepiej i trzymaju wszystkie resztu od polskich kadrowaca, ale myślę, da Polacy mają duże szansę chodzić do półfinału i być na wysokim poziomie i zrobić medal. Wydaje mi się, tutaj każda drużyna na tym turnieju potrafi grać w handball i tu nie ma przypadkowych ekip, dlatego wydaje mi się, że Chorwacja cały czas należy do grona jednych z lepszych drużyn na naszym kontynencie, dlatego myślę, że jutro będzie fajny spektakl. A nie, tak nie jest dobrze zawodniku mówić na tylko jednego zawodnika. Za początek jest Polska, jest drużyna, grał jak drużyna i my wiemy te wszystkie zawodniki, ale najmocniejsza strona myślę, że jest Dzidzia. Teraz Dzidzia gra w takiej formie, na takim poziomie wysokim, że jest niemożliwe. Kibice ogólnie wspierają nas zawsze przy okazji każdego meczu, nawet wychodząc na rozgrzewkę, tak, kiedy pojawiamy się na parkiecie, żywioł dopingują, wspierają nas od każdej minuty, kiedy pojawimy się na boisku, ale na pewno my wiemy, jaki to jest bardzo ważny mecz dla nas. Kibice również, więc mam nadzieję, że na pewno stworzą bardzo fajną atmosferę, która nam pomoże zdobyć dwa punkty i awansować do półfinału. Musimy dobrze przygotować mecz, już oglądaliśmy razem kilka meczów, tak da naprawdę siła Polaku jest Dzidzia, Karol i Lijek, tak da naprawdę grają dużo lat razem u Kielcach i widać jak to dobrze ogląda na meczach, tak da naprawdę robię ta trzy zawodnika duże różnice i w ostatniej chwili i kasa na bramce robi dużo, tak da ja myślę, da kielecka grupa będzie trzymać do końca mistrzostwa i myślę, da jest to ta 3-4 zawodnika, na które my jutro musimy dużo uważać. No nie wiem, czy jeszcze można bardziej prosić kibiców o to, żeby nas wspierali i dopingowali, bo za każdym razem robią to naprawdę bardzo dobrze i tak jak Michał wspomniał, już na rozgrzewce słychać głosy, śpiewy naszych najlepszych kibiców, dlatego nie muszę chyba zbytnio prosić w swojej osobie, jak i za drużynę, żeby nas wspierali, bo wiem, że zrobią to na 100% i będą wierzyć w nasze zwycięstwo. Ja cały czas powtarzam, że oni są naszym 8. zawodnikiem na tym turnieju i bez nich na pewno byśmy nie osiągnęli niczego, dlatego jestem pewien, że jutro będą z nami i będą nas wspierać. Wiemy, że stawka jest bardzo duża i tutaj wygrywasz, jesteś w półfinale, przegrywasz, tego półfinału nie masz, dlatego na pewno mecz będzie bardzo ciężki. Mamy jeszcze półtora dnia do tego spotkania, dlatego jeszcze spokojnie do tego podchodzimy. Czeka nas analiza, czeka nas nie jeden, a dwa treningi przed tym spotkaniem, dlatego wydaje mi się, że przygotujemy się do tego spotkania jak zawsze dobrze i wiadomo, weryfikuje boisko wszystko na końcu, ale jak Michał powiedział, no, damy z siebie maksa, z naszymi kibicami możemy przenosić góry. Oczywiście to jest normalne, kiedy cały rok jesteś razem. To z twoimi przyjacieli i normalno da porozmawiasz, pijesz kawę albo co wolny czas robisz to z kolegami z klubu. Michał, czy oglądałeś może jakiś mecz NBA w nocy? Mecz nie oglądałem, oglądałem w skrót, gdzie był super mecz San Antonio Golden State. Wygrał oczywiście mistrz NBA 120-90. A to ja zadaję, tak? Ja to dałem za mnie. Ja ci co? Dobrze. Krzysiu, co jadłeś dzisiaj na śniadanie? Ale to cię zaskoczy, Michał, bo po raz setny na tej kadrze jajecznicę. Wystarczy.